Hej, DKM. W dzisiejszym filmiku przedstawię wam moją kolejną wyprawę wędkarską. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj wybrałem się na Dnajew, nastawiam się na leszcza, no zobaczymy co będzie. A więc zostawiam wędki na grunt, no i za chwilę zobaczycie jak rozrabiam zanętę. Jako bazę główną daję trochę tej zanęty, a więc sypię. Jest taka trochę pomarańczowa. No i do urozmaicenia dam jeszcze Trapper's Feather Secret, no i to jest marcepan, no i dodajemy dosyć sporo, mam nadzieję, że się sprawdzi. No i do tego daję jeszcze czosnek. Okej, powinno być dobrze. No i zaraz biorę wodę i dolewam. Jeszcze jeden, no i rozrabiam. Jeszcze trochę wody, a więc dalej rozrabiam. Jeszcze taką mieszankę zanęty nie łowiłem, ale mam nadzieję, że się sprawdzi, bo powinno pasować rybą. No a więc dodaję jeszcze trochę konopi i innych ziarenek. Powinny powiększyć frakcję i dodać tego, żeby większe ryby się spławiały przy tym, a nie u kleja. No i zanęta już jest gotowa, fajnie się klei. Założyłem 3 białe robaki, no i nakładam zanęty do koszyczka. Koszyk to jest 100 gram, taki dosyć ciężki dałem, ale to dlatego, że duży jest i na początek się przyda mocno podnęcić miejsce łowienia. Nakładam jest nałożony. No a więc zarzucam wędkę. Blisko zarzuciłem, ale tam dalej było wypłycenie. Założyłem kilka pinek, wcześniej były białe robaki, teraz pinki. No i nakładam trochę zanęty. Koszyk to ma 80 gram. A więc jest ok. A więc zarzucam. Leci. Tym razem kawałek dalej. No jako iż brań na razie nie było na tą wędkę, no to zwijam, zarzucę od nowa na koszyk, trochę inne miejsce, może trochę dalej, no i kombinujemy. W ogóle jak tutaj przyjechaliśmy, to widzieliśmy jak szczupak się rzucił za rybkami, więc może później spróbuję na spin połowić. Byłoby fajnie. No a więc zarzucam. Okej, okay. Raczej siedzi już ryba. I zbijam, powinien coś siedzieć. Jest, jest. Myślałem, że nie ma. Zarzucam. Jest, okej. Okay. Nie może być ryba, a więc zacinam i lecimy. Może być rybka, ale jak będzie to raczej nieduża. O jest, mała rybka. Uklejka. Tak ładna jak na uklejkę. A więc biorę i ją wrzucę do siatki, tak żeby podsumować, bo raczej ją wypuszczę. A więc na razie wpuszczam do siatki. A więc zarzucamy wędkę, robię to szybko, bo na tamtej długiej wędce już podskupują, a więc wrzucamy. Okay. Zarzuciłem wędkę, ale się wydaje, że jest branie, a więc mocno i chociaż nie wiem, może nie być, ale nie. Jest, największa. Rację miałam. Krąpik. No a więc wpuszczam, płynie. No a więc zarzucam. Na razie się nic nie dzieje, a więc zwinę tą wędkę. Kolega widział jakieś podskubywania na nią, więc może coś siedzieć. Więc za chwilę zwiniemy tą drugą, bo tam się jeszcze dłużej zwinie. No a więc zwijamy tą, bo się dawno nic nie działo. Przed chwilą były ładne brania i teraz się stało. No trudno tak było. A więc zarzucam. A więc branie było, a więc szybka akcja. Myśleliśmy, że większa, ale uklejka jest, ale jest. A więc wypuszczam. Fajnie. Złowiłem moją pierwszą rybę w życiu na bata. A więc zarzucam. Rzut po rybę. No a więc zarzucam znowu. Kolega ciąga bata, bo poszliśmy zarzucać wędkę, no i co chwilę sobie leży wędka, że może coś będzie. No i kolega zarzucił. No i czekamy. Druga życiówka w życiu. Wypuszczanie. Popłynęło. Rzut po rybę. Oby udany. Kolega zwija. Jest,
kolejna chyba. Uuu, płotka, życiówka płotki, 3 życiówki. No a więc kolejna życiówka kolegi, proszę o komentarz. Złowiłem 3 inne ryby, więc mam 3 życiówki. Puszczanie. Narzucam. Lecimy. No i wypuszczanie. Więc wypuszczamy pierwsza uklejka. Płotka to ładnie. Kolejna płoteczka. Upaszony na uklejka. Przed chwilą kolega złowił, już jej nie nagraliśmy. A nie, to ta co jest upaszona uklejka. Krąpik mniejszy. Popłynął. Największa ryba dnia. Czyli kolegi życiówka, kolej trzecia. Dzisiaj krąpik. Płynął. Płynie. A na koniec dowcip prowadzącego. Przez jakie ryby można skakać? Przez płotki, haha. Mam nadzieję, że Ci filmik spodobał. Jeśli tak, zachęcam do stawienia łapki w górę, udostępnienia oraz subskrypcji. Połamaja kija.